Siemaneczko, dzisiaj będziemy bawić się trochę w inteligentny dom. Tutaj mam napęd, z tego co pamiętam to jest chyba RTS Metro 800 chyba. To jest napęd firmy Wiśniowski. Jest on tutaj zamontowany. Mamy oczywiście sterowanie z pilota, ale ja jednak bym chciał coś więcej. Oczywiście mamy też tutaj sterowanie z przycisku. Ale zobaczcie co tutaj mam, jest taka malutka kosteczka na 230 V, tam z tego co wiem jest wyjście 230 V, no zresztą dochodzi też do napędu 230 V, więc myślę, że nie będzie problemu. I ta kosteczka ma wyjście właśnie takie jak macie tam, czyli po prostu ta kostka za was zdalnie będzie mogła wam otworzyć po prostu bramę wjazdową. Ale to nie wszystko, bo ten zestaw, który tutaj mam, tu wam przybliżę, to nie jest żadna promocja, po prostu znalazłem to na Allegro, tylko ta kosteczka działa nie na Wi-Fi, tylko działa na protokół ZigBee. To jest taki protokół komunikacyjny, który działa niezależnie od Wi-Fi, czyli jakby wam teoretycznie padło Wi-Fi, a macie dostęp do internetu, no to możecie sterować tym wszystkim. I tutaj jak mam moją szafę całą rakową, to ten cały, o tu jest, zobaczcie, tak wygląda bramka, bo do tego potrzebujecie bramki. Brameczka jest taka fajna, o, do tego potrzebujecie taki brameczkę, ona jest spięta do internetu i do zasilania. W ten sposób to wygląda. I ten zestaw ma jeszcze coś takiego w sobie, jak taki, zobaczcie, bezprzewodowy kontaktron. On się składa z dwóch części. Jest jedna część, którą montujecie tak jakby do elementu, który odjeżdża, czyli do bramy, a to do ściany. I w momencie, kiedy to zostaje rozłączone, no to jest sygnał, że brama jest otwarta, tak? I mamy coś takiego, jedno z drugim się łączy tutaj na taki elektromagnet. I wtedy mamy sygnał, że brama jest otwarta. I w momencie na przykład, wiadomo, otwieranie, zamykanie bramy za pomocą asystenta Google, no to wiadomo, jest taką oczywistością, ale na przykład możecie zrobić taką sobie sytuację, gdzie po prostu ustawiacie scenę, gdzie od godziny powiedzmy 21 do, nie wiem, 5 rano, jeżeli system wykryje, że brama jest w jakiś sposób uchylona, no to może wam dać różne powiadomienia w postaci brama jest powiadomiona, brama jest otworzona, lub po prostu może wam taką bramę z automatu zamknąć w tych godzinach. Wiadomo, czasami może się zdarzyć tak, że ta brama z jakichś, nie wiem, dziwnych przyczyn się otworzy, no to albo zapomniecie po prostu zamknąć tej bramy, no to po prostu nie musicie o tym pamiętać, system z automatu wam to po prostu otworzy. No i to przyszło w takim pudełeczku, tu chyba nic nie ma, nic ciekawego. Bierzemy się za demontaż po prostu tych osłon i zobaczymy, co tam w środku jest. Teraz założyłem kamerę na głowę, nie wiem czy coś będzie widać, ale tak, dla bezpieczeństwa odpinam sobie po prostu zasilanie. Ten cały panel musimy zdjąć. W ten sposób. Delikatnie. Żeby po prostu tego nie połamać. Ok. I ten panel wygląda w ten sposób. Ja wezmę kamerę do ręki i wam pokażę. Zobaczcie, tu macie cały tak naprawdę panel sterowania, jeżeli chodzi o jakieś guziczki. Powiem wam, że z tego jeszcze nigdy nie korzystałem. I tu macie takie śrubki, czyli jedna śrubka, druga śrubka. Jak to odkręcimy, to wyjdzie nam cały panel i zobaczymy, co tam w środku jest. Tak wygląda to po rozkręceniu. Zobaczcie, jest tu trochę przewodów. Jakby coś pomontowała to firma, która montowała bramę. Więc na razie nie wiem, o co tutaj chodzi. Ale są różne oznaczenia. Ja tutaj, zobaczcie, będę szukał, o, tu mamy jakąś lampę i tak dalej, będę szukał tak naprawdę wyjścia 230 V, najlepiej tego, co wchodzi do tego automatu, więc ja będę tego szukał i na pewno będę szukał wyjścia, które idzie na dzwonek, nie? Jak to znajdę, to wam po prostu pokażę. No i co? I zamontujemy tą kosteczkę. Myślę, że tu nawet będzie miejsce, gdzie się
no, po prostu tu ulokować, więc zobaczymy. Na razie to jest takie mocno gorące, nie wiem czemu to jest takie mocno gorące. Dajcie znać w komentarzu, jak macie taki napęd, czy też macie taki gorący napęd. Nie wiem, dziwne trochę, ale jest taki mega gorący ten napęd. A czy no gorące, no ciepły jest, nie wiadomo, jest pod prądem, ale no, czy on tak powinien być ciepły, to nie wiem. Jest jakiś zasilacz, ale nie wiem, czy takie aż tak ciepłe powinno być. To jest tak prawie gorące, tego nie mogę prawie dotknąć. No dobra, poszukam i dam wam znać. Tak to wygląda na ten moment. Jeżeli chodzi o podpięcie wyjścia, to podpięto pod pin 16-17, bo zauważyłem, że takie same przewody idą mi tam do włącznika. Tu widzę, że jest wejście 230 V, więc tutaj się podepnę po prostu z zasilaniem, ale na chwilę obecną podepnę to na krótko, dodam to do aplikacji, zobaczymy jak to działa, a później włączymy automat. Mam tutaj przygotowany oddzielny przedłużacz. Zobaczymy, czy w ogóle zadziała. Najpierw podłączymy sobie to całe pudełeczko. No. W ten sposób, żeby to może jakoś za bardzo nie wisiało. Weźmiemy to jakoś tak, o. Owiniemy. To pudełeczko zaraz schowałem tutaj i zastanawiam się, czy go po prostu tu nie umieszczę, tylko będę musiał przewody przeprowadzić górą. Ale myślę, że to jest dobry patent. A teraz zobaczcie, to jest podpięte. Teraz trzeba wejść w aplikację. Może nie wisiało. Jakoś mi się uda to chwilowo zawiesić. O. Dobra. Teraz tak, trzeba wejść po prostu w aplikację. Tam chyba trzeba być jeszcze lokalizację włączoną. Nie wiem, z tego co pamiętam. Wchodzimy sobie tutaj na bramkę i tu będziemy dodaj urządzenie, ale zanim to klikniemy, tu na tym mamy taki przycisk. Nie wiem, czy widać. Chyba widać, to mamy taki przycisk na tym, więc musimy przytrzymać ten przycisk aż do momentu, kiedy on chyba zacznie mrygać. Ale z tego co widzę, to on chyba nie mryga. Moment. A jest lampka tutaj. Dobra, ja nie zauważyłem tej lampki. Dobra, ta lampka jest. Klikamy teraz po prostu dodaj urządzenie. Wyszukujemy urządzenie. Czasami możemy to wyszukać przez kod, ale chyba. Zobaczymy, może znajdzie to urządzenie. A jak nie znajdzie, to będziemy się bawić. A jak będę już miał gotowe rozwiązanie, to wam powiem. Bo na razie szuka tego urządzenia. Więc zaraz zobaczymy. Udało mi się to podpiąć, jednak na tej kosteczce musicie przytrzymać przycisk, nie tak jak ja trzymałem 3 sekundy, ale 5 sekund, a zacznie tak naprawdę mrygać. Jak zacznie mrygać, to w aplikacji wchodzicie w bramkę, dodajecie urządzenie i zobaczcie, wykrywa wam jako bramę garażową już w systemie. I teraz zobaczcie, on odczytuje otwarcie, zamknięcie bramy poprzez ten kontaktron. I teraz zobaczcie, to jest jakby już zintegrowane. To nie jest oddzielny kontaktron, który trzeba dodawać, tylko to urządzonko jest jakby ma to wbudowane w sobie. I teraz zobaczcie, w momencie, kiedy brama, tak powiem, odjedzie. No, przed chwilą się bawiłem, to działało. Jak to rozłączymy, to w tym momencie powinno być to jako otwarte, ale nie jest. Czemu to nie działa w tym momencie? O, kurde, chciałem wam pokazać i co? Ale nie wiem, czemu to teraz nie działa, bo. O, zobaczcie. Jest otwarte, a teraz jak zbliżę to, hop, to jest jako zamknięte. Dostaje się od razu powiadomienie. Dobra, to muszę przemontować gdzieś tam. Tam, jeżeli chodzi o kabelki, to mamy wszystko jasne, tylko musimy jakoś to fajnie położyć, żeby to nie, no jakoś tam dało się to obudowy założyć. A to zamontujemy sobie tutaj, więc teraz poszukamy jakiegoś fajnego miejsca i zamontujemy ten kontaktron. Mam miejsce, w którym będę chciał to zamontować, ale na początek biorę sobie płyn.
papier i po prostu to miejsce, gdzie będę chciał to zamontować, wezmę trochę, po prostu umyję. Wiadomo, kurz, inne tego typu rzeczy, żeby to było czyściutko. No. Żeby to nam się przykleiło. I w tym miejscu będę sobie robił. Dobra, tu położę papier, żebym widział, gdzie wycierałem. I teraz tak. Tą część montuję tutaj na dole. Ale ją zamontuję za chwilę. Pierwszą rzeczą w zestawie były takie fajne, zobaczcie, dwustronne taśmy oraz no tu macie taki jakby klocuszek, nie? Taki dystans, nie? Tak to wygląda. I teraz zobaczcie, że tutaj u mnie jest taki jakby lekkie zagięcie, nie? Więc jakby to jakby bez tego totalnie by to nie było na jednej linii, nie? Czyli nie byłoby mniej więcej tak, nie? Na jednej linii, tylko byłoby gdzieś tak cofnięte. Ale teraz tak, montujemy najpierw to, właściwie montujemy najpierw tą naklejkę. O, to sobie bierzemy ten i tą naklejkę montuję jak najbliżej tej łamiącej się krawędzi, no bo indziej nie zejdziemy, tak? No nie ma opcji po prostu. Montujemy, o, w ten sposób. OK. Dobra, teraz ta część posłuży mi do dystansowania tamtej części, bo na tamtą część, zobaczcie, też mam taki plasterek. Plasterek na ranę. Też mam taki plasterek, zobaczcie. I z tego plasterka również odklejamy jedną stronę taśmy. To właściwie się trzyma samo na magnes, ale w sumie jak dalej to wykorzystamy ten element, żeby jeszcze lepiej to przymocować. O, w ten sposób. I teraz to będziemy przyklejać tutaj. Dobrze to zrobiłem? Dobrze, dobra, bo się przestraszyłem, że jeszcze źle zrobiłem. I ten element będziemy mocować tutaj, ale chciałbym, żeby on jak naj... O, mniej więcej na... To akurat drugą stroną. O, jak najrówniej był w tym elementem. Będę mocuje na końcu, bo ten, ale ten tutaj, ten niżej, chcę, żeby był jak naj... tutaj, o, jak najlepiej. Więc teraz odklejam po prostu to. Ten element sobie zostawiam. To kurde, mógłbym trochę dociąć. Weźmy no te jakieś klapciążki czy coś i dotknę ten element. Próbujemy to dotknąć, bo tak to się klei, więc to bez sensu. Próbuję go tak po prostu, o, dociąć. O, z tej strony też by się przydało to trochę dociąć, tylko te małe nożyczki, to się klei wszystko, ale spróbujemy coś z tej strony lekko to dociąć. Bez sensu jest, żeby to wystawało, a ten kawałek może nam trochę przeszkadzać. O, kurde, artysta, malarz. Dobra, teraz się nie mówi. Dobra, jak to mamy? No to po prostu robimy to, co mówiłem, czyli z sałetką do góry, pamiętajcie, z sałetką do góry. Teraz wypadałoby odkleić tą taśmę, co nie jest takie proste. Najgorszy etap w tym wszystkim będzie właśnie to, żeby zrobić to tak, żeby to się nie przykleiło, ustawić i dopiero przykleić. To będzie najgorszy etap. Ale na razie przykładamy sobie to do równego. To przykładamy do równego. To delikatnie kładę, żeby to po prostu zrównać. Dobra. Chyba się udało. Trochę tą stronę mogłem ściągnąć. A już mocno złapało. Dobra, nie jest źle. Mam tylko nadzieję, że mi tego nie wyrwie, jak będzie otwierać się brama. Tego się najbardziej obawiam, że będzie
że oberwie jak tutaj brama się będzie otwierała, ale brama od razu się uchyla w tą stronę, więc może nie będzie tak źle. Więc teraz wypadałoby odkleić z tej strony o ten plasterek, zrównać to tak z sałkami, jak najrówniej, gdybyście to mieli, i przykleić do tego prostokącika na górze. O. Dobra, i tak to miałoby wyglądać. To mogę zabrać. Teraz pytanie, czy w ogóle się widzi, że zamknięta brama? Jest, jest zamknięta, elegancko. Teraz byśmy otworzyli, otwieramy. Sprawdzę, czy się nagrywa. Co, otwieramy i patrzymy, czy się nie urwie tego. Tylko żeby mi głowy nie urwało, żebym to zdążył zatrzymać w razie czego. Trochę się boję. Dobra, robimy. Zatrzymaj się! Zatrzymaj się! To! Zatrzymało się. Nie urwało się, chyba. Tu się trzyma, tam też się trzyma. Zamykamy. Uwaga. Wow. Trochę zahacza. Wiecie co? Zamknęło się, ale przy zamykaniu, tak jak mówiłem, chyba trochę zahacza o to. Kurde, blacha. Co teraz? O, to jest ten właśnie, kurna, trochę chyba haczy. Dobra, otwieramy jeszcze raz, zobaczymy. Stop! Dobra, ale przy zamykaniu chyba trochę haczy. O, patrzymy, otwieramy, zamykamy. No halo, zatrzymaj się, zamykaj. Zamykaj, zamykaj. Odchodzimy przy zamykaniu, żeby zobaczyć. No, dobra, przy zamykaniu trochę haczy. Chyba lekkie opóźnienie w aplikacji w ogóle. No, czyli tam lekkie jest opóźnienie w aplikacji, ale musimy coś zrobić, żeby to jednak dać trochę wyżej, bo inaczej to będzie dupa. Nie będzie się trzymało. Spróbuję to poprawić, muszę trochę wyżej to dać. Dobra, mamy sukces. Dałem to urządzenko trochę wyżej. Jest taka przerwa. Ta przerwa jest, no, nie wiem, do 2 cm. No ale łapie. Łapie w każdym razie, w sensie, że łapie, że to jest jako zamknięte. Jeżeli przestałoby to łapać, no to nie wiem, to będę musiał coś kombinować. Nie wiem, gdzie by to umieścić. Tu są tak naprawdę linki. Jak macie jakiś pomysł, gdzie by to indziej zamontować, to dajcie znać. Na chwilę obecną działa, wykrywa, więc jest ok. Teraz tylko pozostaje mi podłączyć to w jakiś sposób do tego, żeby tam wszystko a po prostu poukładać, zamknąć i mamy z głowy, więc zarąbiście. Pozdrawiam Was, do następnego.